podcast realizowany w ramach programu Nauka dla Ciebie, wspólnej inicjatywy Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik. Witamy w kolejnym podcaście z cyklu Nauka dla Ciebie. Dzisiejszym tematem będą aspekty prawne i technologiczne nauczania zdalnego i hybrydowego. Naszym gościem jest pani Aleksandra Czetwertyńska z Fundacji Centrum Cyfrowe. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę powiedzieć, wydawałoby się, że to jest dla wielu ludzi nie do końca ważna sprawa, w jaki sposób, czym się posługujemy podczas zajęć, ale czy problemy prawne, które pojawiają się podczas nauczania zdalnego i hybrydowego, są rzeczywiście tak bardzo istotne i tak bardzo ważne? Czy jest ich na tyle wiele, że powinniśmy im poświęcać osobny odcinek podcastu? To jest ciekawe pytanie. Ja myślę, że w ogóle problemy prawne, spotykamy je na co dzień i nie zawsze zdajemy sobie z nich sprawę tak naprawdę. I to, dlaczego warto jest mówić akurat w tej sytuacji, to myślę, że właśnie dlatego, że ona jest taka nowa. I dlatego zwracamy uwagę na wszelakie aspekty nauczania hybrydowego, nauczania online, między innymi właśnie aspekty prawne, ponieważ to prawo w internecie, prawo autorskie, w ogóle prawo działa troszeczkę inaczej niż takie prawo w edukacji szkolnej, w edukacji offline. To postawmy sobie takie główne punkty, bullet point, jak to niektórzy mówią. Z czym nauczyciele faktycznie mają największe problemy? Bardzo dużo problemów, o których słyszymy, to są problemy dotyczące wizerunku uczniów. Dużo problemów, jeżeli chodzi o zasoby, dostępność, o to, w jaki sposób można je wykorzystywać i czy ten dozwolony użytek edukacyjny, o którym mogę też za chwilę trochę więcej opowiedzieć, działa w internecie, działa też w edukacji online'owej, czy jest tylko przystosowany do takiej edukacji w szkole, w budynku. Są też oddzielne aspekty takiego prawa światowego prawa związanego na przykład z RODO, które też się tutaj pojawiają i też niestety, albo stety, no po prostu tak jest, że nauczyciele muszą się z nimi mierzyć. Dobrze, to zacznijmy od tego dozwolonego użytku edukacyjnego. Jak on wyglądał na co dzień mniej więcej wiemy, a jak on wygląda teraz, kiedy przenosimy się do nauczania zdalnego i hybrydowego? W teorii on nie powinien się tak bardzo zmienić, ponieważ dozwolony użytek edukacyjny mówi nam tyle, że nauczyciel na cele edukacyjne może wykorzystać dowolny materiał. To, czego nie wolno robić, to nie wolno udostępniać tego materiału szerzej. Więc dopóki nauczyciel korzysta z materiałów, które znalazł w internecie, ale tylko i wyłącznie dzieli się nim ze swoimi uczniami, czyli na przykład nie wrzuca swojej lekcji na YouTube'a, albo nie robi lekcji dla uczniów plus, nie wiem, swoich koleżanek plus... Lekcji otwartej, takiej, do której takiej może otwartej, do której każdy. Na przykład nie wrzuca linku do lekcji, tak żeby każdy mógł sobie tę lekcję obejrzeć, wziąć w niej udział, to ten dozwolony użytek edukacyjny się nie zmienia. Czyli jeżeli ktoś jest nauczycielem historii w siódmej klasie, dajmy na to, to może wykorzystać materiały do użytku edukacyjnego, te, które znalazł w internecie, dajmy na to, nawet poda ich źródło, będzie jeszcze super i będzie wszystko już grało, tak? Źródło trzeba podać zawsze. To znaczy, to jest taka złota zasada, niezależnie od tego, co to za materiał, czy on jest otwartym zasobem, czy to jest materiał, który ma wszystkie prawa zastrzeżone. Zawsze podajemy źródło, podajemy autora, o tym warto pamiętać, też warto pamiętać, żeby podpisywać siebie zawsze, jeżeli wrzucamy swoje własne rzeczy do internetu na przykład. Ale odpowiadając na pytanie, tak, jeżeli się nie dzielimy tym materiałem szerzej, aczkolwiek ja też chętnie powiem o tym, że zachęcam do tego, żeby się dzielić szerzej materiałem, ale jeżeli zakładamy, że to jest lekcja taka jeden do jednego, w której biorą udział moi uczniowie, to ten dozwolony użytek nam się nie zmienia. Dopóki nie udostępniamy tej lekcji dalej, to jaki mamy problem z RODO tak naprawdę? Problem z RODO, ja też nie bardzo chcę się zagłębiać tutaj w jakieś szczegóły, bo ja też nie jestem prawniczką, więc też nie chcę przekraczać swoich kompetencji. Tak naprawdę jest to problem, który powinien rozwiązywać, jeżeli on zaistnieje, jest to problem, który powinna rozwiązywać dyrekcja. I jeżeli są jakieś właśnie wątpliwości, czy to RODO jest łamane, czy tam jakieś zasady nie są przestrzegane, bo na przykład mamy wątpliwość, bo rodzice na przykład widzą całą klasę i bo przechodzą, nie, ktoś przechodzi w domu, tam w czasie lekcji online'owej, widzi, że tam jakieś nazwiska. To są takie sytuacje, które powinny już trafiać do dyrekcji i do organów zarządzających szkołą, a nie być na głowie nauczycieli. Jeszcze raz spróbujmy w takim razie uporządkować i powrócić do tego prawa autorskiego. O czym powinien pamiętać na 100% nauczyciel, jeśli chodzi o prawa autorskie, w których miejscach nauczania zdalnego może natrafić na problemy prawne, czy może natrafić?
Tak, powinien pamiętać po pierwsze o tym, żeby zawsze podpisywać źródło. Powinien pamiętać, że jeżeli chce się dzielić swoimi materiałami szerzej, na przykład z nauczycielami z innych szkół, to, żeby zwracał uwagę, skąd bierze materiały, czy te materiały są dostępne, czy nie są obwarowane jakimiś prawnymi aspektami. To bardzo łatwo można sprawdzić w internecie, jakie źródło i do jakiego udostępnienia dany materiał jest przystosowane. Tak, zakładamy generalnie, że jeżeli nie ma dodatkowych informacji, to znaczy jeżeli jest, powiedzmy sobie, zdjęcie i chcemy je wykorzystać i nie ma tam informacji, że możemy je wziąć za darmo, albo że możemy je wziąć za darmo, ale tylko i wyłącznie do użytku niekomercyjnego. Edukacja generalnie jest takim użytkiem, to zakładamy, że do tego zdjęcia są po prostu wszystkie prawa zastrzeżone, czyli w edukacji szkolnej, w sytuacji, kiedy dzielimy się tylko z uczniami, możemy wykorzystać to zdjęcie. Jeżeli chcemy się podzielić szerzej z innymi nauczycielami, z nauczycielami innej szkoły, nie możemy wykorzystać takiego zdjęcia. W temacie naszego podcastu mamy też problemy i aspekty technologiczne. Powiedzmy właśnie o nich, o aspektach technologicznych i cyfrowych, bo bardzo dużo mówi się o wykluczeniu cyfrowym dzieci. I jak tutaj w czasach nauczania zdalnego sobie z tym radzić? Tak, to jest wykluczenie dzieci, wykluczenie rodziców, a bardzo często, co też nam wychodzi w kolejnych badaniach, które teraz realizujemy, wykluczenie całych szkół. To znaczy są po prostu całe regiony albo całe szkoły, które z różnych powodów, a to ekonomicznych, z powodu zarządzania też szkołą, są właśnie wykluczone i nie mają sprzętu, nie mają dostępu do internetu. Jak sobie z tym radzić? Po pierwsze, ta edukacja online nie musi się odbywać synchronicznie. To znaczy, to absolutnie nie musi być tak, że się umawiamy z uczniami, że oni siadają o 9 rano, czy nawet o 8, bo chyba szkoły zazwyczaj zaczynają się o 8, więc że siadamy o 8 rano i rozpoczynamy 45-minutową lekcję. Wydaje mi się, że to jest najgorszy model, jaki mogę sobie wyobrazić w edukacji online'owej. Raczej zachęcałabym do tego, żeby lekcje nagrywać. Żeby nagrywać krótsze wykłady, 5, 10, 15, 20-minutowe i rozsyłać uczniom, a potem spotykać się z nimi na czacie, rozmawiać z nimi i wybierać takie metody, z jakich uczniowie realnie mogą skorzystać. To znaczy, niestety, taka edukacja zdalna, online'owa, będzie wymagała od nas, od nauczycieli pewnej, a właściwie wymaga od nauczycieli elastyczności. Więc myślę, że to jest jakieś rozwiązanie. Bardzo też dobrymi rozwiązaniami jest myślenie o tej edukacji całościowo. To znaczy, nie zostawienie tego nauczyciela, żeby wymyślał sam, w jaki sposób on teraz może dotrzeć do uczniów, tylko pomyślenie całą radą pedagogiczną, zastanowienie się, jaka platforma, jakie narzędzie będzie w stanie spełnić jak najwięcej potrzeb. Dzięki temu też łatwiej na przykład zrobić szkolenie dla całej rady, albo łatwiej się wspierać, znaleźć lidera, liderów w szkole, którzy mogą pomagać innym nauczycielom, dla których jest to trudniejsze. Więc tutaj bym też bardzo, bardzo radziła po prostu współpracować ze sobą. Padło to hasło. Synchroniczne nauczanie i dodajmy, przeciwieństwem będzie co logiczne, asynchroniczne. Powiedzmy chwilę o tym, jakie są plusy i minusy. Bo dla wielu nauczycieli i części uczniów może się wydawać, że takie nauczanie synchroniczne to będzie ogromnym plusem. Jest pewien porządek dnia, wiemy, kiedy zaczynamy, kiedy kończymy. Nie ma żadnego zaburzenia porządku. Dlaczego namawiać do tego, żeby ten porządek burzyć? To jest, powiedziałabym, wręcz filozoficzne pytanie, bo pytanie, czy w ogóle ten porządek się nam sprawdza i czy ta edukacja nam się sprawdza i czy te 45-minutowe lekcje mają sens, czy nie mają. To jest jedno. Drugie to to, że dużo trudniej, tak już, to był trochę żart, a tak naprawdę dużo trudniej się jest skupić i to pewnie też wiemy ze swojego doświadczenia osób dorosłych, że spotkanie 3-godzinne na żywo jest jeszcze do zniesienia, spotkanie 3-godzinne online jest bardzo, bardzo trudne. I tak samo będzie z dzieciakami. Będzie im po prostu ciężko. A do tego one mają tak mało okazji, żeby w ogóle się spotkać i ze sobą porozmawiać, że wydaje się, że jak już się widzą, jak już mają właśnie tę lekcję online'ową, właśnie synchroniczną, jak już użyliśmy tego pojęcia, to najfajniej by było, żeby one mogły sobie pogadać, a nie słuchać wykładu, który naprawdę, po pierwsze, można znaleźć na YouTubie najpewniej, ponieważ jak wiemy, w internecie jest wszystko, a po drugie mogą sobie wtedy wysłuchać w swoim tempie, w swoim czasie, w skupieniu, w słuchawkach, gdzieś, gdzie mają do tego dobre warunki, a nie wszyscy na nas w tym samym momencie. I jest jeszcze taki oddzielny aspekt tego wszystkiego, że ta edukacja hybrydowa, edukacja zdalna wymaga dużo większej odpowiedzialności od uczniów niż edukacja szkolna.
To znaczy zakładamy, że ci uczniowie będą sami się uczyć w domu. Mhm. Czego normalnie w szkole nie zakładamy. Wiemy. Zakładamy, że oni w domu będą... Dodatkowe mieli zadania. Na przykład. I ewentualnie będą chcieli je rozwiązać. Będą mieli pracę domową, tak? Więc będą sobie przećwiczą to, co zrobili w szkole, ale nie raczej, że będą sami się uczyć. I myślę, że to jest taka rzecz, na której bardzo warto się też skupić i wykorzystać trochę edukacji, trochę czas ten lekcyjny na to, żeby nauczyć dzieciaki i oddać im tę odpowiedzialność za własne uczenie się. Dobrze wiemy, że nauczyciel wychowania fizycznego nie nauczy podczas nauczania zdalnego elementów taktyki gry w siatkówkę. To jest niemożliwe. Wielu innych rzeczy nie da się przeprowadzić online. Co wtedy? No wtedy jest kłopot, aczkolwiek nie blokowałabym się, nie wiem, czy tak bardzo wielu rzeczy się nie da. Na pewno faktycznie poszczególnych rzeczy z WF-u się nie da, to nie znaczy, że się nic nie da. Mhm. To znaczy, znam takich WF-istów, którzy namawiają swoich uczniów, żeby zakładali aplikacje takie do biegania na przykład i tam, że biegną ileś kilometrów, wtedy wysyłają temu nauczycielowi, że przebiegli te swoje kilometry i mają trochę odhaczone, a trochę jest to jakiś pomysł, takie wyjście naprzeciw. Znam instruktora narciarstwa, który robi świetne narciarskie treningi online dla swoich dzieciaków. Oni tam robią razem te ćwiczenia i są bardzo, bardzo zadowoleni, więc bardzo dużo rzeczy się da. Faktycznie są kłopoty, jeżeli chodzi o edukację branżową. Mhm. Bardzo trudno się nauczyć wielu rzeczy z edukacji takiej zawodowej. Technika. Branżowa to są zawodówki głównie, więc to jest bardzo trudne faktycznie, ponieważ trudno się nauczyć składać samochód. Bardzo się nie znam na tym, ale wyobrażam sobie, że to jest bardzo trudne, żeby jeżeli się samemu tam nie wkręci i nie zobaczy, jak to działa. W szkole gastronomicznej nie sprawdzimy smaku, tak? Tak, w szkole gastronomicznej też nie sprawdzimy, czy to jest ten efekt, który chcieliśmy osiągnąć. Również dlatego, a nawet jeżeli po prostu nie mamy tych sprzętów, tych narzędzi, więc nawet gdybyśmy bardzo chcieli ćwiczyć to w domu, to musielibyśmy to robić na sucho. I to jest faktycznie jakiś kłopot. WF pewnie jest jeszcze do obejścia. Czy bardzo by pani zachęcała do tego, żeby wywracać taki porządek rzeczy zastane z nauczania analogowego, szkolnego i żeby lekcje prowadzić zupełnie w inny sposób, bazując tylko na programie nauczania, który jest wyznaczony i wszystkich obowiązuje? Trochę zależy. Trochę zależy, myślę, od nauczyciela. Ja bym bardzo namawiała, żeby nauczyciele robili i tak uczyli, jak czują i jak czują się pewnie. To znaczy, jesteśmy w bardzo trudnej sytuacji wszyscy, nauczyciele, nauczycielki tym bardziej. Nie namawiałabym do robienia czegoś, na co nie jesteśmy w tym momencie gotowi. Na robienie rzeczy za trudnych, na robienie rzeczy zupełnie nowych, jeżeli nie mamy w sobie takiej otwartości i gotowości, żeby w nie wchodzić. Za to, jeżeli faktycznie jest w nas taki duch rebelii i chcemy wykorzystać ten moment, to wydaje mi się, że to jest świetna chwila, żeby to robić. Wiemy, bo sprawdziliśmy trochę bojem, ale mimo wszystko powiedzmy, jakie są wygodne i sprawdzone platformy do prowadzenia edukacji zdalnej? Tak naprawdę mogę powiedzieć, jakie są popularne. I rozumiem, że ponieważ są popularne, to są wygodne. I to są dwie, które są używane w Polsce, oprócz dzienników elektronicznych, które faktycznie też były wykorzystywane, ponieważ były czymś, co było znane przez nauczycieli, co nauczyciele bez problemu, bez jakiejś dodatkowej wiedzy, którą musieli zdobywać, mogli wykorzystywać. Więc to był taki pierwszy krok na pewno, te dzienniki elektroniczne. A później mocno weszły dwie firmy, to znaczy Google i Microsoft, i zarówno Teams i G Suite są takimi platformami, które są wykorzystywane przez szkoły. Tam w różnych procentach, też zależy od badania, od danych, do których się podchodzi, ale na pewno są to takie, które dają wsparcie, które są wykorzystywane i które mają całościowo różne propozycje dla szkół, dla edukacji. Czy nauczanie hybrydowe paradoksalnie ułatwiło i zdalne ułatwiło życie uczniom i nauczycielom? Są takie sytuacje, kiedy faktycznie uczniowie lepiej czuli się i osiągnęli lepsze wyniki w edukacji zdalnej niż w takiej tradycyjnej. Są to uczniowie, którzy na przykład przeżywali duży stres w szkole. Po prostu bycie w szkole było dla nich stresujące. Nie dogadywali się z rówieśnikami, mieli jakieś problemy też takie emocjonalne. Albo tacy, którzy mieli problemy ze skupieniem się też. Są też uczniowie, którzy po prostu mieli bardzo daleko do szkoły. Realnie ten czas, który musieli wykorzystywać na dojazd do szkoły, zyskali dla siebie i do własnego rozwoju. Są tacy uczniowie, którzy na przykład byli po prostu wstydliwi. Albo uważali, że to jest troszkę żenada zgłaszać się w szkole i mówić, że się umie. A w sytuacji, kiedy ten kontakt zrobił się bardziej jeden na jeden, bo bardzo często tak było, ten kontakt z nauczycielem robił się bliższy i właśnie pozbawiony tego ciężaru szkoły.
Więc tak, czasami były też plusy i można było znaleźć dobre strony. I to są takie rzeczy, o których warto pamiętać i które trzeba też wyłapywać. Nasi rozmówcy wskazywali, że o wiele łatwiej jest pozyskać gościa, który zazwyczaj nie mógłby przyjechać do małych ośrodków, bo mieszka 300-400 kilometrów dalej. Nie bać się i zapraszać. Tak, ja myślę, że to jest w ogóle jeden z najfajniejszych ruchów, który powstał przez tę sytuację, a mianowicie właśnie zapraszanie osób na lekcje online, bardzo różnych, i to jest w ogóle super ruch też takiego otwarcia się szkoły na wyjście poza środowisko edukacyjne. Na to, że to nie jest tak, że tylko nauczyciel czy nauczycielka może czegoś nauczyć. Normalnie w szkole jest bardzo mało takich sytuacji, bardzo rzadko było na to możliwość, była przestrzeń, też takie po prostu właśnie otwarcie, że ktoś z doświadczeniem, ktoś zajmujący się czymś zupełnie abstrakcyjnym może czegoś dzieciaki nauczyć. A tutaj nagle tysiące nauczycieli zapraszało po pierwsze siebie nawzajem na lekcje, po drugie inne osoby chętne, więc myślę, że to faktycznie też jest taki ruch. A z drugiej strony też trzeba powiedzieć, jaka to jest skala. Ja myślę, że to było 1000, 5000, niech to będzie 10 000 lekcji. Zważywszy na to, że w Polsce mamy 600 000 nauczycieli, to ciągle mówimy o garstce ambitnych, aktywnych nauczycieli, którzy mają z jednej strony chęć, a z drugiej strony pewnie takie możliwości i też takie możliwości gdzieś w sobie na to, żeby te dodatkowe rzeczy robić. Zachęcamy, bo zwłaszcza w tej sferze nauczania zawodowego, o którą poruszyliśmy, zaproszenie autorytetu, praktyka może być naprawdę ułatwiające, otwierające oczy i wyobraźnię. Pytanie niby banalne, ale warto je zadać, bo normalnie przygotowując się do lekcji, wielu nauczycieli posługuje się dodatkowymi materiałami. W nauczaniu zdalnym właśnie, skąd brać takie materiały? Czym się posługiwać? Ja bym powiedziała, że czymkolwiek, byle by się sprawdzało i byle to wcześniej obejrzeć i sprawdzić, że nie ma tam niewłaściwych informacji, znaczy nawet nie, że niewłaściwych, to są nieprawdziwych informacji, bo sami obserwujemy na bieżąco pewnie, jak dużo fake newsów, deepfake'ów i innych bardzo dziwnych rzeczy można znaleźć w internecie, więc powiedziałabym cokolwiek, tylko najpierw to obejrzyjmy, przeczytajmy od początku do końca, a nie zakładajmy, że jeżeli materiał dotyczy, nie wiem, bioróżnorodności, to na pewno tam w środku będzie to, czego oczekujemy. Pod warunkiem, oczywiście, jeżeli bierzemy cokolwiek, to zakładamy, że to jest materiał, którym dzielimy się tylko i wyłącznie ze swoimi uczniami. Jeżeli chcemy tworzyć takie lekcje, z których mogą też inni skorzystać, to szukamy takich platform, gdzie materiały są na wolnych licencjach, na przykład na wolnych, otwartych licencjach. Bardzo fajne lekcje, też online'owe, specjalnie przygotowywane na edukację zdalną. Można znaleźć na stronie lekcjezdalne.pl, jeżeli się nie mylę. Mam nadzieję, że się nie mylę. One zostały już nakręcone w czasie pandemii, przystosowane właśnie do edukacji zdalnej. Bardzo fajne zajęcia do matematyki można znaleźć na stronie Pistacji. Też one są na wolnych licencjach. Khan Academy też jest takim źródłem. No już nie mówiąc po prostu o Wikipedii, która już chyba dawno przeszła swoją czarną sławę i stała się coraz bardziej wykorzystywana przez nauczycieli, przez uczniów. A jest właśnie takim wolnym, otwartym zasobem. Nauczanie to nie tylko powtarzanie pewnych treści za nauczycielem, czy oglądanie, czy czytanie, ale także eksperymentowanie, poszukiwanie, przeprowadzenie samemu jakichś doświadczeń. No i właśnie, porozmawiajmy o czymś, co zwykle jest zmorą każdego nauczyciela. Komórki, smartfony. Jak zachęcić dzieci do tego, żeby twórczo wykorzystały to, co w szczególności już to starsze pokolenie w zasadzie każdy ma w kieszeni czy na biurku? Korzystać, znaczy, bo tu jest jeszcze podwójny problem. To znaczy, przed pandemią nie wszystkie dzieciaki, nie wszyscy nauczyciele mogli w ogóle w szkole korzystać z telefonów komórkowych. Bardzo często były odgórne zasady, które zakładały, i ja też rozumiem jakby skąd one się wzięły, ale w każdym razie zakładały, że w szkole nie używamy telefonów. W związku z tym, jeżeli postawiliśmy sobie wcześniej taką sztywną granicę, to niekoniecznie łatwo jest potem ją zmienić. I to się w ogóle powtarza w różnych sytuacjach. Są szkoły, które z założenia w ogóle nie korzystają z nowoczesnych technologii. To są na przykład szkoły waldorfskie, które w ogóle w swojej metodyce zakładają, że się nie korzysta z nowych technologii. I w takiej sytuacji pandemicznej nagle robią się bezradne. No to jest już taka oczywiście skrajny przykład, ale w jakimś sensie trochę tak jest. Bardzo dużo teraz jest rozmów z rodzicami, którzy odmawiają uczniom możliwości skorzystania z zajęć pozalekcyjnych
edukacyjnych online, bo nie chcą, żeby dzieciaki tak długo siedziały przy komputerze. No i to jest trochę tak, że mamy na szali dwie rzeczy. Z jednej strony trudno nie zrozumieć rodzica, który nie chce, żeby jeszcze po lekcjach to dziecko korzystało ze smartfona czy z komputera, a z drugiej strony trochę szkoda, że to dziecko w ogóle w związku z tym nie ma okazji skorzystać z zajęć. I wydaje mi się, że to nie jest odpowiedź na to pytanie, ale w jakimś sensie jest. Też trochę warto byłoby odczarować tego smartfona jako coś, co służy tylko i wyłącznie zabawie, rozrywce, ewentualnie pogadaniu z koleżanką, co też nagle się okazało, że jest bardzo istotne i to jest jakiś plus pandemii, że zauważamy, że to rozmawianie z koleżanką jest ważną rzeczą dla dzieciaków, ale też, że ten smartfon po prostu może służyć edukacji, a wręcz służy. I ja bym trochę poszła właśnie w takie odczarowywanie i małymi krokami pokazywanie, i tu bym postawiła na rodziców, rodzicom, że te telefony nie są tylko i wyłącznie zabawką. Są szkoły, które zdecydowały się, że nauczanie zdalne na stałe lub hybrydowe na stałe wejdzie do programu nauczania. Dlaczego? Co leży u podstaw takich decyzji? Tych szkół jest niedużo, wbrew pozorom, ale są faktycznie takie szkoły, które na przykład, oczywiście pomijając sytuację, która się teraz cały czas zmienia, ale które na stałe postanowiły, nie wiem, że piątki będą zdalne. Właśnie myślę, że dużo z tych rzeczy, które powiedzieliśmy, to, że to jest taka przestrzeń dla uczniów, ten piątek taki, że nie trzeba wstawać o świcie i jechać, zwłaszcza, że to są często szkoły prywatne albo społeczne, więc też często uczniowie dojeżdżają do tych szkół, albo zazwyczaj pewnie rodzice dowożą do tych szkół, tak czy inaczej, to po prostu zajmuje czas, więc żeby też dać uczniom trochę więcej luzu, trochę więcej swobody, czas na własne uczenie się, a nie na bycie nauczanym, co tak naprawdę nie działa. Znaczy jakby proces edukacyjny nie zachodzi w takim momencie, kiedy my siedzimy i się nudzimy, a ktoś mówi do nas słowa. Jakie pani widzi największe plusy tego, że wszyscy przeszliśmy ten zbiorowy eksperyment nauczania zdalnego, już w zasadzie nie eksperyment, to jest system nauczania zdalnego i hybrydowego. W pewnym momencie pandemia się skończy. Jakie plusy z tego wyciągnąć i co zostawić? Po pierwsze to, co zaczęłam mówić i gdzieś tam ta myśl mi uciekła, a mianowicie, że tak wielu rodziców zainteresowało się w ogóle edukacją swoich dzieci. Zobaczyła, jak ta edukacja wygląda, czego oni się uczą. I ja wiem, że to było bardzo trudne też dla rodziców. Pewnie często też było trudne dla uczniów, ale ten proces nastąpił. To znaczy, jakie mają systemowe problemy z tym, żeby przyswoić wiedzę z danego przedmiotu? Na przykład, ile czasu im to zajmuje? Jak to jest czasochłonne, też to ściąganie stąd bardzo często wynikało, że często rodzic już podrzucał jakiś materiał, żeby było skończone, bo chodźmy, pobądźmy razem, coś zróbmy. Więc wydaje mi się, że to jest bardzo taki duży systemowy plus tego, co się wydarzyło. Na pewno znowu trudne. Wszystkie te rzeczy są trudne, ale zbiorowe dokształcanie się i zwiększanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, uczniów na takim nawet podstawowym poziomie, ponieważ na początku często wychodziło, że ci uczniowie na przykład nie umieją wysłać maila, bo oni tego nie robią na co dzień, nigdy nie wysyłali maili, a na informatyce tego też się nie uczy, bo znowu w głowach dorosłych to jest tak oczywiste i proste, że lepiej zająć się programowaniem, a nie używaniem takich podstawowych narzędzi, więc tutaj ci uczniowie mieli szybką, pewnie stresującą, ale jednak lekcję taką z kompetencji cyfrowych. Z drugiej strony nauczyciele poznali bardzo wiele narzędzi i też trochę zostali wybici z tego rytmu. Myślę, że jest taka grupa nauczycieli, która szła swoim rytmem i nagle zobaczyła, że można zrobić coś inaczej i że to naprawdę też może zadziałać. To był kolejny podcast z cyklu Nauka dla Ciebie. Wspólny program Ministra Edukacji i Nauki oraz Centrum Nauki Kopernik pod nazwą Nauka dla Ciebie. Finansowane jest w ramach dotacji Ministra Edukacji i Nauki na podstawie umowy z dnia 6 marca 2020 roku. Numer 1/CNK-naukobus/2020. W ramach programu Nauka dla Ciebie realizowane są działania Naukobus i Planetobus oraz zajęcia online.